Proszę Państwa, zaczynamy. Jesteśmy w punkcie sprawy projektu odnośnie określenia wysokości podatku od środków, przepraszam, wysokości stałych podatków od nieruchomości na rok 2022. Tutaj daję głos projektodawcy. Bo tu jakoś rozumiem, że Państwo autopoprawkę wprowadzają, tak? Autopoprawkę nie. Było, przepraszam. Trochę pogubiłem. Dobrze, to wracamy z powrotem do dyskusji. Czy zdradzimy radny Krajewski? Ja bym proponował, żeby tutaj mecenas, jeżeli to jest możliwe, żeby opinię na temat tego. Tak, rzeczywiście zostało się wam. Szanowni Państwo, bo ja mam tutaj z panem radnym rozmawiałem z osobą. Nie wiem, czy to jest chyba. No, raczej jest problem. Na zewnątrz. To dzisiaj usłyszymy, ale na to pan źle zbiera ten, który tutaj jest. Aha, protokołu. To będę protokołu. I rozmawialiśmy z panem radnym i tutaj, jak rozumiem, z przedstawicielem strony zainteresowanej. To, że ten dokument to jest oświadczenie, pewna taka deklaracja i myślę, że dla wszystkich jest jasne, że na formalnego, wiążącego oznaczenia nie ma. Do finalizacji ewentualnych uzgodnień co do wykonania tego oświadczenia i ewentualnego wykonania dostępnego w razie niewykonania, ewentualnie jakichś karów, bo się w samorządach rzeczywiście spotyka, ale wymaga zawarcia prawnie wiążącej umowy, jak to w umowach, w tym cały ambaraz, żeby chciał naraz, więc muszą być to zgodne oświadczenia mojej strony. Myślę, że na to chwilę. No to jest po prostu deklaracja, propozycja jakiegoś rozwiązania. Państwo, wójtek, organ wykonawczy, oczywiście w ostateczności Państwo ewentualnie decydują się o uchwale i o stawkach. Też jakoś ten element możecie brać pod uwagę. Natomiast ja jako radca prawny gminy mówię jednoznacznie, jeżeli w oparciu o ten dokument Państwo zlecilibyście sprawę o wyegzekwowanie kosztów wykonania zastępczego, to powództwo będzie oddalone, ponieważ nie zostało takie zobowiązanie zaciągnięte ściśle w rozumieniu prawa cywilnego. Dziękuję bardzo. Radny Krajewski, proszę. No to teraz już, jeżeli przyjmujemy tutaj, a mamy prawo przyjąć opinię pana mecenasa, w związku z powyższym to pismo uznajemy za nieistniejące. Nie ma, po prostu nie ma, bo jest to, nie ma nie wiążące. Publicznej nie ma czegoś, czego nie istnieje. Rozumiem. Istnieje, tylko nie ma skutków prawnych. Słuchajcie, tak jak wcześniej wspominałem i mówię to co roku na temat tej uchwały dotyczącej podatków w zakresie. Jeżeli mówimy tutaj o zakresie opodatkowania pól golfowych. Pola golfowe jako takie otrzymują rok w rok zwolnienie od podatków. Lat to już ile jest, może ktoś mi przypomni? 8 lat. 8 razy kilka, 200 tysięcy, 1 600 000. Nie wiem ile droga kosztowała. A warto by to wiedzieć. To jest raz. Kwestia zobowiązań dalszych tutaj, które będą wątpliwości, czy zostaną wykonane, czy nie. No, wątpliwości więcej jak faktów. W związku z tym, że ta deklaracja wcześniej, ona nigdy nie powinna zaistnieć. Co do tej deklaracji, czy ona jest właściwa, słuszna, czy niesłuszna, miał wątpliwości radca prawny gminy, nie wypowiedział się jednoznacznie. Stwierdził pan, że w zasadzie to powinno być, z tego co pamiętam, jeżeli coś nie tak mówię, to proszę mnie poprawić, panie mecenasie. Pan mecenas stwierdził, że w zasadzie
to skutki tej deklaracji, to czy ona musi być wykonywana, ta uchwała, czy nie ta deklaracja, to w zasadzie powinny być oceniane przez sąd, żeby to zgodnić. To nie jest jednoznaczne. Ja te wątpliwości podzielam. Te wątpliwości miałem od samego początku. W związku z powyższym, że naszym obowiązkiem jest dbanie o finanse gminy. Dobrze, przepraszam. To? Czy jest to Volvo z 90? Moje. Zostawiłem. To ja tutaj uważam, że opodatkowanie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem dróg drogowych w żaden sposób nie powinno być uprzywilejowane. Powinno być opatrzone normalną stawką. Mamy wiele innych działalności, które być może też by, albo jeszcze bardziej należało nad tymi, jeszcze bardziej należałoby się pochylić. Natomiast tutaj te 100 tysięcy złotych, czy tam 200, tak naprawdę to 200 tysięcy złotych, to nie jest bagatelna suma w budżecie gminy. To jest suma bardzo poważna. I wnioskuję zatem do Rady, żeby w tym kształcie, ze względu na ten zapis, no tą uchwałę jednak oddali. W tym zakresie, no chciałbym na ten jeden temat powiedzieć. Tutaj, no to tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. Ja chciałbym mimo wszystko pokontynuować rozmowę, żeby nie mieli teraz to pole do upomnienia o zwolnieniu czy nie zwolnieniu. Po raz kolejny mówię, że nie jestem zwolennikiem, a wręcz nawet przeciwnikiem zwalniania kogokolwiek z podatków, jeżeli takie podatki powinny być nałożone. Tutaj mamy sytuację zwalniania przez te 8 lat, o które mówiliśmy, ale to nie jest zwalnianie takie, że obecna rada chce zwalniać władze pola golfowe, tylko obecna rada do tej pory postępowała zgodnie z przyjętą deklaracją w 2013 roku. Z tym, że jak już na komisji było mówione, deklaracja, która została przyjęta przez dwie strony. Czyli przez Radę Gminy w 2013, jak i przez przedstawicieli pól golfowych. Deklaracja, która była wtedy przyjęta. Część radnych tutaj, którzy są z tamtych czasów, z tamtych kadencji, więc wiedzą, co przyjmowali. Miała dotyczyć tego, że przedsiębiorca wybuduje swoje pole golfowe, wybuduje drogę, wybuduje infrastrukturę, wybuduje oświetlenie i w zamian za to rada zwalnia przedsiębiorcę na 10 lat. Ja mam duży dylemat z tym, o czym tutaj dzisiaj mówimy, bo oczywiście możemy znowu grać na uczuciach wszystkich, a przede wszystkim mieszkańców, którzy się dowiadują. Mieszkańcy słyszą 200 tysięcy zwolnienia, jaka to jest rozrzutność, a z drugiej strony podnosimy podatki, chcemy opłaty za śmieci, chcemy opłaty za to, za tamto i tak dalej. I ja rozumiem bardzo dobrze mieszkańców. Bo jak ktoś otrzyma 200 tysięcy, to większość mieszkańców nie zarobi tego przez całe swoje życie, chodząc do pracy, tak jak chodzi. I dla mnie to jest zrozumiałe. Ale z drugiej strony jest coś takiego jak ciągłość pracy i pewnych zobowiązań, ciągłość władzy i pewnych zobowiązań. One mi się mogą nie podobać, one mi się nie podobają i cały kształt tej deklaracji w 2013 złożony, on mi się dalej nie podoba, ale on został złożony. Uważam, że nie ma tutaj środków pośrednich. Albo zwalniamy pola golfowe przez te kolejne 2 lata, bo tak mówiła deklaracja, albo tego nie robimy. Jeżeli z naszej strony zobowiązanie ma być wykonane zgodnie z deklaracją, to znaczy, że po stronie pól golfowych została wykonana część deklaracji, które pola golfowe podpisywała. Do tej pory mamy zrobioną drogę, mamy zrobioną infrastrukturę, mamy zrobione oświetlenie. Dzisiaj dostaliśmy pismo, które no, pan radca się nie powiedział, jaką ma moc sprawczą, ale jest to jakby dalsza część deklaracji, że jednak pola golfowe zobowiązują się do zrobienia tego oświetlenia. Czyli jakby patrzeć na całokształt całej sprawy, zobowiązujemy się wywiązać ze swojej części deklaracji, która była z nimi zawierana w 2013 roku. Proszę Państwa, to nie jest takie zupełnie proste, kiedy przedsiębiorca ma podjąć pewne swoje działania, które podjął 8 lat temu i zainwestował pewne pieniądze, a zainwestował pewne pieniądze, dlatego że ktoś mu dał pewne deklaracje. Jeżeli w tamtym czasie przedsiębiorca nie dostałby takich deklaracji, to być może, że nigdy by te pola golfowe nie powstały. Jeszcze raz podkreślam, mi się wcale nie podoba to zwolnienie, ale uważam, że zobowiązuje nas do czegoś, coś, co zostało zawarte w
2013 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest dobry głos. Dał mi proszę. Ja tak trochę do historii chciałbym się odnieść, że w tamtych czasach, gdy to jakieś tam 10 lat temu, 8 lat temu jeszcze funkcjonowało coś takiego, że żeby ściągnąć jakiegoś inwestora, który na naszym terenie zainwestował, bo przeważnie zwalniało się na ileś tam lat z podatku. I tak wtedy było, tak, no taka była moda, można powiedzieć. Tak było wtedy w Zielonej Górze, było w Nowej Sądzie. Gdy to się tam wszystko rozbudowało, żeby powstały te firmy, Nowa Sądzę, tam po prostu zwalniała się na strefie. No i dlatego to wtedy było przyjęte tutaj, żeby to powstało. Mogłoby nie powstać. No to chyba tyle. Chociaż teraz czasy zmieniły i nie teraz zaznaczę. No i teraz, no ale trzeba jednak, jednak. No nic się nie powiedziała, to mówimy, że czasy zmieniają. Zaraz mam głos tak na angielskiemu. Bo proszę Państwa pewnie może nie wiedzą, że wielu, że jest nowy plan, ale takie zwolnienia były. Panie Piotrze, inwestorzy, którzy w energetykach też jakiś czas tam coś zwalnialiśmy, jakieś instytucje, gaz chyba był też jakiś czas zwolniony, albo miał obniżoną stawkę. No nie mamy już parę skargi bardziej pytania. Te skargi, które takie sytuacje były w Państwie. To nie było do zabrania z parę skargi. Pamiętam, że to jest w ogóle ten ale też okresowo, czasem było przez kilkaś lat. Pamiętam, że nasze jeszcze za czasy projekt były takie, że nie była kolejna z energetyki, albo gazu. I to ileś nie było. Okresowa budowana przez CD, ale tak się stało, że na terenie gminy mam księgi Pewienikę, bo ona też musiała być zrobiona. Ale potem oni mieli tych wspomnień tyle, że i tak ten podatek nam zapłacili. Natomiast wtedy wykonało inwestycje i już nie pamiętam jak było też czasu, ale było zwolnione faktycznie podatek. Było zwolnione to. Od wartości inwestycji. Tak, to było tam na latach rozpisane. Tak. Że to nie jest jedynym takim wyjątkiem. Tak to w tych czasach po prostu funkcjonowało. Dobrze, kto jeszcze radny jest? Proszę. Po wszechności zwolnień, jakoś mnie nie słyszę. Proszę o... Po wszechności zwolnień nie widzę, nie słyszę i co do pewności też nie. Wrócę tu jeszcze do opinii tej deklaracji zawartej przez gminę w stosunku do państwa. Ta deklaracja budzi wątpliwości. Jest wątpliwa. Czy my, mając wątpliwości, możemy wydawać pieniądze? Czy przedsiębiorca, mając wątpliwości, będzie wydawał swoje pieniądze? Nie. Obowiązuje panów szczególna staranność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie zawierania umów. Jeżeli ta deklaracja jest wątpliwa, to znaczy, że ta szczególna staranność nie została wypełniona w tamtym czasie z jednej i z drugiej strony. Czyli sprawa powinna być wyjaśniona. Najlepiej, jeżeli ta sprawa byłaby wyjaśniona jednoznacznie, tak, czyli że ta deklaracja sprzed tych 8 czy 9 lat jest wiążąca dla stron, nie mielibyśmy o czym dyskutować. Tylko, że dyskutujemy to co roku, dlatego, że nie wiemy. Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy nie dyskutowali. Z automatu sprawa by pani skarbnik z automatu by to wpisywała i nie byłoby problemu. Dopóki są wątpliwości, nie powinniśmy wydawać tych pieniędzy. Ani w ubiegłym roku, ani teraz, ani nigdy. Jak nie będziemy mieli wątpliwości i będzie taka konieczność, zobowiązania należy wykonywać, jestem za. Dopóki mam wątpliwości, rozstrzygnąć, wtedy wydawać pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu posłowi. Proszę, wyjść mikrofon. Może ktoś wskazać mikrofon? Panie wójcie, proszę, pan włączy mikrofon. Ja tylko nawiązam do pana Gańskiego, tak krótko, mam takie uzasadnienie tej deklaracji. I ona jest, do dzisiejszego czasu pan nie był, myślą o gminie wtedy.
że ona jest właściwie zawarta, bo w tej deklaracji tak samo, że jest właściwa do podjęcia. Że Państwo myślą, że to jest właściwa decyzja, a ona będzie realizowana. Takie jest uzasadnienie do tej deklaracji. Nie wiem, jak Pani czytał tego, czytał. Przeczytał. Tak? Odnośnie tego pisma, Pan mecenas ma wątpliwości co do jego skutków, to oczywiście my jesteśmy otwarci do zawarcia takiej umowy cywilnoprawnej natychmiast. Myśmy nie przewidzieli, bo to było na komisji przed wczoraj, to jest krótki czas, żeby taki dokument przygotować i go wstępnie nawet podpisać, to dzisiaj są sesje. Nie mieliśmy takiej możliwości fizycznej, technicznej do zrobienia takiego dokumentu. No i jeszcze raz zwracamy uwagę, żeby to zrealizować w całości. Uważamy, że ta deklaracja jest realizowana już parę lat. Z naszej strony jesteśmy otwarci, korzystamy z tego obiektu. Wielu z Państwa wiedzą o tym obiekcie, że jest, istnieje. No i po tych dwóch latach będziemy normalnie brać podatki zgodnie z tą umową. Faktycznie w 2013 roku, gdyby była taka sytuacja odmienna, Polska by nie powstała. Nikt by nie zaryzykował na takim dokumencie, żeby inwestować w milion złotych. Wracając do oświetlenia, jedno słowo tylko. Część oświetlenia na wyjeździe do Oświetla Zbrojowego jest wykonana. Od strony pól golfowych, w ostatniej stronie jest już wykonane oświetlenie w części. Na części tej strony jakby typowo gminnych terenów nie ma tego oświetlenia, a w części na Zbrojowej jest to oświetlenie. Tylko chcieliśmy to wyksiedzić, a część ma jego słowo, to przekazuję. Szanowni Państwo, ja bym też zrobił, jeżeli nie chcecie. Rzeczywiście tutaj w 2012 roku przyszedłem wczesnym wspólnikiem do Państwa z pomysłem budowania obiektu sportowego na terenie gminy, która słynie z walorów turystycznych. To się bardzo przekomponowało też oczywiście całą kształt gminy. Państwo, dając tą deklarację, że jak powiem, dało mi się nasiąść na inwestycję. To naprawdę jest bardzo duża inwestycja, która nie jest komercyjna. Cały czas to Państwu mówię, to nie jest strefa ekonomiczna, to nie są hale produkcyjne, a podatki, które są tutaj naliczane od gruntów, są po prostu dla takiej inwestycji zabójcze. Dlatego też było tutaj między innymi zwolnienie podatkowe, tak? Ja niestety podczas budowy już pozwolę się spróbować w ten sposób, że po prostu zobaczę, że inwestycja jest tak potężna, że nie wytrzymam finansową. Starałem się tam zikać przez 8 kolejnych lat, bo po zakończeniu inwestycji w 2015 roku dopiero właściwie obiekt zaczął funkcjonować. Podatki, które były niby zwolnione w 2013 roku i 2014, i tak by nie były nałożone przez 2 lata. Bo obiekt nie był oddany do użytkowania, była dalej budowa. Czyli z tych 8 lat, które Państwo liczą, tak naprawdę 6, można powiedzieć, jest naliczanych na zwolnienie podatkowe. Do tego też się łączyły oczywiście uwagi, bo opóźnienia były w pracach z tytułu oczywiście kosztów bardzo wysokich. My ten obiekt wybudowaliśmy, zrobiliśmy drogę dojazdową, ogrodziliśmy osiedle. Na całym osiedlu zostały instalacje gazowe wykonane, elektryczne, wodociągi gminne budowane przeze mnie. Tak naprawdę gmina nie wyłożyła dzisiaj rzeczywiście żadnych pieniędzy na infrastrukturę, na obiekt. Co było dzisiaj, gdyby tego obiektu nie było? Pewnie to, co było 8 lat temu. Łąki i paskiska. Wszystkim mieszkańcom okolicznym poszły dzięki temu nieruchomości w górę, dział i inne rzeczy. Tego też nikt nie mówi. Tak naprawdę ja dzisiaj tym obiektem jestem sam. I też tak naprawdę próbuję co roku w jakiś sposób finansować tak u Państwa budżet i też mi się nie sfinansował. Jeżeli dojdzie do mnie jeszcze obciążenie naprawdę potężnych podatków, przypuszczam, że obiekt będzie zamknięty. Nie wytrzymam tego. No tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo radny Michał. Jedno pytanie, które chciałbym zadać do Pana mecenasa. Zanim zaczęliśmy dyskusję, padła tutaj informacja Pana Wójta, że jeżeli dzisiaj nie przyjmiemy tej uchwały, no to że będzie to problem. Moje pytanie, to kiedy musimy przyjąć tą uchwałę terminowo, żeby tego problemu nie było? Ja wiem, że może to jest bardzo trudne pytanie, ale bardzo ważne dla mnie na tą chwilę. Ono nie wiąże się tylko z polami grupowymi, ale też z tą sytuacją, że komisje, które się zebrały wczoraj i przedwczoraj, nie wypracowały żadnego stanowiska do pozostałej części podatku. To znaczy pracowały negatywnie. Znaczy, no chodzi mi o to, że nie zaproponowały nic oprócz tego, co zaproponował Pan Wójt, tak? Więc stąd jest moje pytanie, do kiedy musimy rzeczywiście podjąć tę uchwałę, bo być może, że skazane byłoby zwołanie sesji nadzwyczajnej, chociażby tylko dla tego punktu, i zajęcie się między innymi tą uchwałą, ale na przykład przesunięte o
nie wiem, tydzień, dwa. Kwestia tego, jakie terminy nas obowiązują, żebyśmy naprawdę mogli przyjąć tę uchwałę, a nie popełnili jakiegoś błędu w procedurze. Na razie zadałem tylko pytanie, nic więcej. Tak, ale można Pani Państwo, jak chodzi o wejście w życie, to mam wrażenie, że taki mam trochę dzień spisaka, bo dokładnie rok temu o tym rozmawialiśmy, bo było właśnie problem, czy podejmować, czy nie podejmować. Chyba na się nie za dobrze to skończyło, ponieważ wymóg jest taki, że stawki muszą być przyjęte przez gminę, muszą wejść w życie w roku poprzedzającym rok, w którym będą obowiązywały. Dobrze mówię, bo to jest bardziej tematyka finansowa, stąd proszę o wybaczenie, że objawiam tutaj swoją niekompetencję i sugeruję się u Pani skarbnik. Ponieważ dla części przepisów, ale to kiedyś było tak, że jeszcze musiały być uchwalone na miesiąc przed wejściem w życie. Obecnie jest tak, jeśli chodzi o te podatki lokalne, że muszą być uchwalone w roku poprzedzającym rok budżetowy. Muszą wejść w życie, czyli to nie znaczy, że można podjąć uchwałę w grudniu, ponieważ te akty normatywne wchodzą w życie według vacatio legis, artykuł 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, czyli 14 dni vacatio legis jest obowiązkowe. Skrócenie tego vacatio legis wymaga uzasadnienia działania w interesie publicznym i nienaruszania norm demokratycznego państwa prawnego. Wybaczcie Państwo, ale przy późnym uchwalaniu podatku takiego wytłumaczenia się nie da przedstawić. I taka uchwała w moim przekonaniu na 90% była uchwalona. Czyli krótko mówiąc, deadline to jest taki, że od opublikowania musi minąć 14 dni do 31 grudnia roku 2021. Jest jedna zmienna niewiadoma, mianowicie nie wiadomo, kiedy to wojewoda opublikuje, bo to jest też jeszcze kwestia podjęcia uchwały, przekazania dokumentu. No, szybko, nie, ale na przykład bardzo będzie nieszybko i się możemy zdziwić. Ale takie są terminy, tak? Także obiektywnie patrząc, ta uchwała nie może w moim przekonaniu być podjęta później niż dla bezpieczeństwa. Czyli to do 7 grudnia, to też trochę czasu ma. Rady Miejskiej. Odniosę się tutaj do Państwa. Drodzy Państwo, my tutaj uchwalamy na podstawie stanu faktycznego i prawnego, jaki mamy na dzień dzisiejszy. Nie na podstawie deklaracji. Nie na podstawie tego, że Państwo deklarujecie, że kiedyś zawrzecie umowę, że kiedyś będzie ten stan faktyczny, że kiedyś coś zrobicie. Na dzień dzisiejszy mamy taki stan, mamy taki projekt i to oceniamy. I tylko. To jest jedna sprawa. I druga sprawa na temat dopłacania lub niedopłacania, że to nie jest komercyjne działanie. Takiego słowa tutaj Pan raczył użyć. Przedsiębiorstwo, jeśli się nie mylę, to prowadzi pola golfowe przedsiębiorstwo. Nie prowadzi tego stowarzyszenie, jakieś fundacja. Generalnie każde przedsiębiorstwo działa komercyjnie, bo taki jest porządek prawny w Polsce. Przedsiębiorca działa dla zysku. Jeżeli nie ma tego zysku, to znaczy, że biznes jest zły. To znaczy, że tego biznesu nie należy prowadzić. Natomiast nie dla zysku też prowadzi się różnego rodzaju działalność, ale to Państwo dokładnie wiecie, że to prowadzą różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, inne organizacje, tak? Ale nie przedsiębiorstwa. To tyle. I używanie tego argumentu tutaj jest zupełnie nietrafne. I jeżeli by tak nawet było, że są problemy okresowe jakieś z zyskiem, to zwolnienie z podatku dokonuje tutaj i tutaj ufam, bo przecież jest do tego dokumentacja, więc wszelkie podejrzenia dotyczącego jakichś wadliwych decyzji ze strony wójta lub wybiórczych niewłaściwych jest nieuzasadnione i takie decyzje dotyczące zwolnień od podatku w przypadku trudnej, okresowo trudnej sytuacji podatkowej, a takie coś może być, tak? Podejmuje wójt, nie rada. Nie trzeba tego wciskać do rady i wójt na pewno to skutecznie i dobrze podejmie tą decyzję. Tylko że tam to musicie Państwo wykazać swoją trudną sytuację. Natomiast tutaj przed nami nie wykazujecie, mówicie Państwo o czymś, czego my nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Nie jesteśmy w stanie nad tym się pochylić. Po prostu tego nie ma.
a tam byście musieli Państwo zanieść stosowne dokumenty z Urzędu Skarbowego, tak? I udokumentować swoją trudną sytuację. Takiego czegoś tu nie było, nie ma i nad tym nie będziemy rozmawiać. Tu. Dziękuję. Nie, to nie ma. Zanim o tam No ja tak merytorycznie chciałem się odnieść, bo byliśmy w komisji, jest teraz sesja, zajmowaliśmy się na komisji tą uchwałą. Każdy, kto miał jakieś zastrzeżenia, mógł wnieść, bo to są stawki maksymalne. Jeżeli komuś to indywidualnie przeszkadza, każdy z Was może wnieść obniżenie stawki i przegłosujemy wtedy. Albo mógłby to nawet wtedy na komisji przegłosować. Zwoływanie następnej komisji, następnej sesji, no tak uważam, że to jest nawiązując tutaj do wypowiedzi radnego Bartosza, mam całkiem przeciwne zdanie. Uważam, że to jest bardzo ważny temat dla mieszkańców. Niestety uczestniczyłem w komisjach poprzednich. Za chwilę mogę zakończyć. Uczestniczyłem w poprzednich komisjach. Niestety temat się skupił wyłącznie na polach golfowych. Pierwszy raz mam sytuację, że gmina zaproponowała wyłącznie stawki maksymalne. A to jednak gmina konstruuje budżet i ma orientację w tym zakresie. W związku z powyższym składam wniosek o wyłączenie z porządku obrad dzisiejszej sesji podatku. Uważam, że powinniśmy naprawdę przysiąść na komisjach i tak zrobić sesję nadzwyczajną. Mam jeszcze pewien do 7. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, no minie Was to. Dlaczego nie podejmujecie tematu? Dlaczego nie macie odwagi podyskutować nad każdą stawką? Wójt, powtarzam po raz kolejny. Wójt zaproponował stawkę rządową, która jest do negocjacji. W poprzednich latach siadaliśmy na komisjach, potem na sesji zaszła jakaś jeszcze poprawka, ale to były opracowywane stawki. Was to nie ominie. Bo zobaczcie, Was to nie interesuje. W jakiej sytuacji stawiacie nas, gminę? Jak my mamy robić budżet? Na jakiej podstawie? Z kosmosu pani skarbnik pracuje tą stawki? Bo nie wiadomo, co podejmiecie, to Was nie ominie. Weźcie odpowiedzialność na siebie. Jako. Po co mamy? To jest dobry czas, żeby dzisiaj omówić każdą stawkę. Na komisji nikt nie dyskutował na temat wartości stawek. To ja zaproponowałem zmniejszenie stawki, żeby przedsiębiorca funkcjonował. Bo nie produkuje wina, tylko po prostu zrobił bardzo piękny teren, który jest reprezentacyjny. Ludzie przyjeżdżają, kto chce, to odwiedza, kto chce, to złapie i tam pogrywa. To Was nie ominie. Dlaczego znowu jest metoda z psychologii oczekiwania i trzymania nas do końca? Czy my w święta mamy pracować? Jesteście radnymi, ludzie Was wybrali. Boicie się tego, że Kowalski czy jakiś Iciński powie, ty, ale się zachowałeś, bo podniosłeś mi 3% podatku? Dyskutujmy nad każdą wartością podatku. Ja zaproponowałem podatek wartości taką, jak przedstawił rząd, bo niestety, ale w poprzednich latach nie podnosiliście podatków i mamy bardzo dużą dziurę. Jeżeli zostaniemy na podatku o wartości z roku 2020, nie wytrzymamy. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o rozwagę i wycofanie swojego wniosku. Dyskutujecie na wszystkie tematy, ale nie dyskutujecie o klucz tej sesji, o najważniejszej sprawie. Nie powinien wycofać wniosku, bo ten radny Arkadiusz Kuczyński. Szanowni Państwo, będzie pytał swój ten, dlaczego teraz możemy o tym dyskutować. Poza tym, to była komisja i było bardzo dużo głosów wstrzymujących się. Ja mogę się wytłumaczyć, ja się wstrzymałem, bo ja mam wątpliwość, czy w ogóle powinniśmy powiem jakąkolwiek tutaj drugie zastosować. Wytękam się z radnym Krajewskim, tak? Bo taki rozumiem jest radnego Krajewskiego intencja. Co do jakiegokolwiek wydzielania tej ludzi polom golfowym i odkładanie tego nic nie zmieni. To znaczy mamy nie grać na emocjach, ale no, nie rozmawiajmy teraz o tym, bo tam podpuszczymy też ludziom te podatki. Rozmawiajmy. Materiały
na komisję. Nie pamiętam dokładnie, co powiedziałem, że uprzedzenie zostały przesłane. Pięknie, ładnie przygotowane tabelki, porównywanie stawek, wskazanie stawek rządowych, porównanie ze stawkami zeszłorocznymi, jeszcze z innymi dochodami, które z podatków powinny wpłynąć. Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy to przesuwać teraz. Ja nie wiem, co to da. No, mój paraszyk tutaj, zgadzam się z nim. Musimy ten. Jesteśmy tu i teraz, w dzisiejszej sytuacji. Rok temu nikt nie wiedział, że wejdzie na przykład Polski Ład, który nam ograniczy dochody do budżetu gminy. No musimy wziąć tą odpowiedzialność, bo to nas wybrano, tak? Także ja tutaj proszę bardzo, żebyśmy dalej dyskutowali i możemy nad każdą stawką dyskutować. Ja przepraszam, jeszcze wtrącę się, panie przewodniczący. Pani, skupmy się tylko na polach golfowych. Komisja w ogóle i to był pański wniosek, żeby przejść do głosowania. Tak? A ja uważam, że to powinniśmy naprawdę w dobry sposób zrobić. Oddaję głos radnemu Krajskiemu, potem radnym Iwerku. Dziękuję za sprawiedliwość, panie przewodniczący. Panie wójcie, budżet tak naprawdę jest zrobiony. Jeśli chodzi o to zarzucanie braku odwagi radnym, no to panie wójcie, nieadekwatna sprawa. Odwagą jest także przeniesienie tego i tutaj zresztą to nie ma nic wspólnego. Jeśli chodzi o podatki, tutaj rozmawialiśmy wczoraj z panią skarbnik dosyć sporo na komisji. I ja tutaj akurat z propozycjami pańskimi całkowicie się zgadzam. Też uważam, że stawki mogą być maksymalne. Nic w tym złego nie widzę. Ważne, żeby były sprawiedliwie rozłożone obciążenia, bo obciążenia dotyczą nas wszystkich. I takie pan zaproponował, takie zostały wyliczone i jeżeli zaufamy w to, a na razie możemy w to w jakiś sposób zaufać, to przyjmujemy. Natomiast przewodniczący ma tutaj jakieś wątpliwości. Jeżeli te wątpliwości spowodują tylko i wyłącznie dodatkową pracę radnych, dodatkowe spotkania, to naprawdę nawet przy moim zdaniu takim, gdzie się zgadzam, przecież wczoraj to mówiłem i od wczoraj się nic nie zmieniło, tutaj rozmawialiśmy z swoim skarbnikiem. I się zgadzam co do tego, z wyjątkiem oczywiście podtrzymuję swoje zdanie co do pól golfowych. Natomiast z całą resztą zgadzam się z tym, co jest, jeżeli zmienimy pola golfowe. Tylko dajmy sobie szansę i po to są radni, żeby nad tym pracowali, żeby to czytali, analizowali. Jeżeli mają wątpliwości, niech to 10 razy robią. Zmieścimy się w terminie do 7. No pani skarbnik, no przecież budżet ma pani gotowy. Po co kruszyć kopię, po co tworzyć tu jakieś dodatkowe emocje? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do wniosku, który jest zgłoszony przez pana przewodniczącego, chciałbym poprosić o przerwę do posiedzenia. Gdzie robicie przerwę, dobrze? Nie mogę, ja nie wiem, 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 ja n
Thank you.
Czy wszyscy radni są na miejscu? Dobrze. Proszę Państwa, poddaję pod głosowanie wniosek, który złożyłem o wyłączenie z porządku obrad uchwały. Panie mecenasie, rozumiem, że ten wniosek musi przejść bez względu na większość, tak? Ustawowego składu, obecności. Czyli 8 osób musi być za. Czyli aż 8 osób musi być za. Albo ty. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto jest za, wybiera przeciw. Zielony. Kto jest za, wybiera przeciw. Zielony, kto jest przeciw, wybiera przeciw. Czerwony, kto się wstrzymuje, wybiera przeciw. Żółty. Stwierdzam, że uchwała została wyłączona. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2020 rok, druk nr 223. To jest głos projektodawcy. Powoli się trochę przełączam czasami. Doszliśmy do właściwego punktu. Nie chodzi mi tylko o wysokość, ale chodzi mi o to, że no, traktujemy podatników jednakowo i tutaj chciałbym podziękować pani skarbnik za tego typu propozycje, za wyrównanie czegoś, na czym dyskutowaliśmy wcześniej. Teraz w zasadzie, jeśli się zgadzamy z wysokością, to nie możemy dyskutować, bo jest to jednakowe traktowanie podatnika. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Wolałbym, żeby pytanie uwagi dotyczyły bardziej merytorycznych. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, wybiera przeciw. Zielony. Kto się wstrzymuje, wybiera przeciw. Żółty. Kto jest przeciw, wybiera przeciw. Czerwony. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie dodania nazw ulicy i miejscowości przy tym druku nr 224. Przekazuję głos projektodawcy. Projekt uchwały został przygotowany w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie miejscowości Przytok. Powstają nowe nieruchomości, powstają nowe budynki. Mieszkańcy występują o nadanie numeru porządkowego. Są też właśnie takie ulice, które jeszcze nie mają nadanej nazwy. Żeby można było nadać numer porządkowy, konieczne jest wstępnie nadanie nazwy ulicy dla tej miejscowości. I tutaj dla Przytoku powstają nowe ulice. Ulica Tenisowa, Apartamentowa, Sportowa, Słonecznikowa i Rajska. Te wszystkie ulice zostały wyznaczone na dołączonych załącznikach do uchwały. No i tutaj zasadne jest podjęcie takiej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę, Radny Brzeski. Proszę, mikrofon. Panie Wójcie, przyznaję się, że tej uchwały nie analizowałem. Nie miałem na to szansy. W związku z tym mam pytanie uzupełniające. Czy przy tych wszystkich ulicach są już budynki? Przy wszystkich, czy są budynki? Czy są ulice, przy których nie ma jeszcze budynków? Są ulice, przy których nie ma budynków, natomiast robimy to kompleksowo w takim celu, żeby do tematu nie wracać. Jest taka możliwość. Jest to również na wniosek
właścicieli nieruchomości, tutaj mówię o ulicach tenisowa, apartamentowa, sportowa, są te ulice położone w obrębie tego terenu pola golfowego, także właściciele tych gruntów wystąpili z wnioskiem, aby kompleksowo już ten teren dla tego terenu nazwać ulicę. Radny Maciej, będę razem w Szczecinie. Ja się chciałem zapytać, bo nie usłyszałem, czy tutaj było konsultowane to też z Radą Słowacką, czy jakaś opinia Rady Słoweckiej są wystarczone? Tak, zostało przekazane Radzie Słoweckiej, że opinie są pozytywne. Radny Maciej, proszę. Chciałbym złożyć wniosek o wyłączenie z projektu uchwały ulic, przy których nie ma zabudowań. Uzasadniam to tym, że po prostu nie ma takiej potrzeby, żeby w tej chwili to robić, a często, a niestety stykamy się z tym, że te ulice, które czasami nawet nie mają połączenia i się nadaje im nazwę, nie mają nawet połączenia z systemem dróg publicznych, to po prostu to stanowi potem tylko jakieś problemy związane z zabudową terenów, które z różnych powodów nie są zabudowywane i koszty gminy związane z przygotowaniem ulic, dróg. No, takie zagrożenie tam istnieje. Jeżeli byśmy wyłączyli tylko te ulice, no to głosujemy za, nie ma problemu, bo tam wszędzie są budynki. A resztę chyba to nie problem. Taka uchwała nie robi kosztów, więc jeżeli jeszcze będzie raz robiona, to nie będzie to stanowiło problemu dla gminy, a unikniemy tego typu zagrożeń. Dziękuję. To jest jeszcze sprawny głos. Radny Barski. Ja nie bardzo rozumiem, o jakich zagrożeniach jest mowa, bo nadal to uzasadnienie dla mnie było właściwie niepewne. Rada Słowacka zaopiniowała pozytywnie. Sołtys zaopiniował pozytywnie. Mieszkańcy chcą, żeby nazwać tę ulicę. Jest to robione jednorazowo, kompleksowo. O jakich zagrożeniach jest mowa, bo jest to mówimy zagrożenia. Chciałbym poznać, o jakich zagrożeniach jest mowa, bo tutaj nie widzę żadnych zagrożeń. Więc wycofywanie tej uchwały po prostu mija się z celem. Radny Krajewski, proszę o zamykać głos. Ja nie mówię o wycofywaniu uchwały. To dwie różne sprawy. Ani przez chwilę nie powiedziałem tylko o wyjęciu z tej uchwały tych ulic, przy których nie ma zabudowań. I nic poza tym. Wnioskuję, żeby wyłączyć z tej uchwały ulice, które mają w tej chwili zamieszkania. Dziękuję bardzo szanownemu Słownikowi za pytanie. Wolałbym, żeby mniej pan dygresji wkładał, to też nam szybciej wtedy wyszło. Ja mam tylko jedno pytanie jeszcze tutaj do pana Wójta Kulikowskiego. Mianowicie, chodzi mi sytuacja z czasów, jak byłem sołtysem w Druszkowie. Chodzi na przykład o ulicę, która jest na przykład w Jastrzębskiej Pawie. Chodzi o sytuację taką, że stoi dom i ma przeciwny numer, nadany jest tam do innej ulicy. Z czego to się bierze? Bo takie sytuacje niestety w Droszkowie mamy. W tej chwili już ustawa konkretnie określa, z której ulicy powinien być nadany numer porządkowy dla nieruchomości. Jest to określone poprzez wskazanie frontu działki, z której wjeżdża się na ulicę. Tak? Natomiast jeśli jest to działka narożna, a inaczej został postawiony budynek, zdarzały się takie sytuacje, jak to nie było wcześniej określone jeszcze kiedyś w przepisach, że została nadana nazwa budynek, numer został nadany od ulicy, można powiedzieć, narożnej i drugiej. To są skrajne przypadki, dzisiaj mamy to określone w związku. Dobrze, no tam jest jeszcze temat ulicy Cyprysowa, ale nie skorzystamy. Tam przydzielone było, potem nagle okazało się, że Cyprysowa inny przebieg zmieniła. Ale dobrze, rozumiem, że to są tematy, których tutaj nie rozstrzygniemy. Ja tylko chciałbym dodać tutaj, bo tak naprawdę nadanie nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej, prywatnej, no jakby reguluje kwestie związane z późniejszym nadawaniem numeracji porządkowej dla tych nieruchomości. Dalej to jest droga prywatna wewnętrzna. Ona jest przyjęta w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego z 2008 roku. Drogi są powydzielane, nieruchomości przy tych drogach sprzedawane są w udziałach i może być taka sytuacja, że jeśli odłożymy to w czasie,
to za rok, załóżmy, że zostanie sprzedanych kolejnych 10 działek. Mamy następnych 10 współwłaścicieli tej drogi, od których musimy uzyskać zgodę. Także nam to naprawdę komplikuje, jeśli mamy drogę, która ma 120 współwłaścicieli, od każdego uzyskać zgodę. Lepiej to zrobić kompleksowo, tak jak robiliśmy na przykład w Czarnej, przy Toku wcześniej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to uregulować. Zgadzam się tu całkowicie z gminem Kulikowskim. Chciałbym też przypomnieć, żebyśmy taką świetną sytuację w Zaborze, które to ośmieszyło Radę Słowacką i naszą Radę, jak pamiętam, tą słynną ulicę Jagodową, gdzie przyjęliśmy, zmieniliśmy uchwałę. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ale chciałbym się zapytać tutaj radnego Kreskiego, czy podtrzymuje swój wniosek? W związku z powyższym będziemy musieli przystąpić do głosowania nad wnioskiem. Kto jest za wnioskiem radnego Krajewskiego? Może przystąpić do głosowania? Wybiera przycisk zielony, kto jest przeciw, wybiera przycisk czerwony, kto się wstrzymuje, wybiera przycisk żółty. Stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty. Przystępujemy do głosowania nad całością uchwały. Kto jest za, wybiera przycisk zielony, kto jest przeciw, wybiera przycisk czerwony, kto się wstrzymuje, wybiera przycisk żółty. Wiem, że uchwała została przyjęta. Załączenie do zawiadomienia otrzymali Państwo projekt uchwały w sprawie programu współpracy gminy Zabórz programu SMI pozarządowymi na rok 2022. Druk numer 220. Daję głos projektodawcy. Na rok 2022 przeznaczamy 166 100 zł na realizację programu. Program był już konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz omawiany na posiedzeniu Komisji do Spraw Społecznych. I tutaj na tym posiedzeniu po analizie tego programu chcę wnieść autopoprawkę w paragrafie 4 w ustępie 2, aby z wszystkich podpunktów, podczas podpunktu 1 do 14 wykreślić wszystkie podpunkty oraz rozszerzenia. I może przeczytam, jak będzie w autopoprawce wyglądał ten ustęp. Zadanie priorytetowe gminy Zabór w roku 2022 obejmują zadania w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnych społeczności lokalnych, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, rozwoju techniki wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz dzieci, młodzieży, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji organizacji wolontariatu, przeciwdziałania uzależnieniom i problemom społecznym, ochrony promocji zdrowia, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, turystyki, krajoznawstwa, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do uwagi? Tutaj może jeszcze, przepraszam, odpowiem tutaj panu przewodniczącemu, bo na posiedzeniu komisji padło pytanie, czy w składzie komisji, która ocenia oferty na realizację zadań publicznych, mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Gminy, tak? Czy mogą uczestniczyć radni, więc mam tutaj artykuł 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i w ustępie 2b mówi się, że w skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego mogą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki. Czyli nie przedstawiciele organu stanowiącego. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy bardzo pan jest tutaj zabrać głos? Bo to jest orzeczenie, jak się rozumiem, tak? To jest artykuł ustawy o działalności pożytku publicznego. Dobrze, dziękuję bardzo. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Jeszcze przeczytam, że opinia komisji jest pozytywna.
Kto jest za? Wybiera przeciw zielony, kto jest przeciw, wybiera przeciw czerwony, kto się przeciw, wybiera przeciw. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejnym projektem jest uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zaworze, druk nr 222. Oddaję głos projektodawcy. Proszę Państwa, ustawa o ogłoszeniu aktów normatywnych, niektórych innych aktów prawnych stanowi, że jeżeli tekst aktu normatywnego został zmieniony, wynowelizowany, więc tekst jednolity ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. W związku z tym, że uchwała o statucie Gminy Biblioteki Publicznej była nowelizowana dwa razy, no, obowiązuje nas ogłoszenie, uchwalenie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Co niniejszym przygotowaliśmy się. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do Pani? Nie widzę, w związku powyższym przystępujemy do głosowania. Kto jest za, wybiera przeciw zielony, kto przeciw czerwony, kto się wstrzymuje, żółty. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego weteranów wojny za Wołyń, druk nr 175 z autopoprawką. Oddaję głos projektodawcy. Teraz. No więc jeszcze się na finiszu z tą uchwałą. Przedwczoraj wszystkim radnym została wysłana właśnie ten projekt na wersję piąta, ostatnia z autopoprawką. Autopoprawka dotyczyła oświadczenia lustracyjnego i oświadczenia o niekaralności. To jest w paragrafie czwartym, ustęp drugi. I poprawka, jeszcze jest taka autopoprawka, chodzi o błąd ortograficzny, właśnie w paragrafie czwartym, ustęp drugi, o niekaralności, żeby to razem zapisać. O niekaralności. Jeszcze była poprawka, to jest paragraf też czwarty. Chodzi o zdjęcie kandydata. Ja na początku napisałem, że mamy jeszcze kolorowe zdjęcie, któreśmy ustalili, że jakiekolwiek zdjęcie. Ja przepraszam, czy wszyscy radni dostali z autopoprawką, bo jak nie, to musimy po prostu przeczytać. To jest poprawka. No to niestety trzeba przeczytać, prosimy tutaj przewodniczącego komisji o weryfikację, bo słyszałem, że dzisiaj rano była jeszcze komisja i tam były jakieś wątpliwości. Obradowaliśmy oczywiście, pozwolę sobie może tylko tak podsumować, faktycznie jeśli nie wszyscy otrzymali tą uchwałę już z poprawkami, także pozwolę sobie tylko po kolei powiedzieć, gdzie te poprawki mają miejsce. Paragraf czwarty, ustęp pierwszy. Tutaj mamy A. Wstępny wniosek powinien zawierać imię, nazwisko. Tutaj wykreślamy adres zamieszkania kandydata. I po przecinku, po nazwisku mamy oświadczenie lustracyjne w przypadku osób urodzonych przed 1972 rokiem. Oraz oświadczenie o niekaralności z wyłączeniem paragrafu drugiego, ustęp piąty. Chodzi o honorowe, to są może być nadane także po śmierci. Wykreślamy B, czyli wstępny wniosek powinien być cały B wykreślamy. Ustęp drugi, po opinii wniosku wstępnego przez wszystkie komisje rady, właściwy wniosek pisemny powinien być złożony do Rady Gminy i będzie podlegał zaopiniowaniu przez wszystkie komisje Rady Gminy. Kropka. Wykreślamy w terminie do 6 miesięcy. Ustęp trzeci. Wniosek właściwie powinien zawierać. I tutaj mamy podpunkt A. Imię, przecinek, nazwisko i wykreślamy adres zamieszkania kandydata. B. Zgodę kandydata, przecinek, z wyłączeniem paragraf drugi, ustęp piąty,
Czyli znowu ten punkt, gdzie chodzi o honor, to co może być nadane także po śmierci. D, tak jak tutaj pan radny powiedział, tu chodzi o zdjęcie kandydata, czyli wykreślamy aktualne, kolorowe, pozostaje zdjęcie kandydata. I to na moją wiedzę to wszystko, co się ma tu jest uważane. Dobrze, proszę. Jeszcze jest jedna autopoprawka. Na samym początku chodzi o na podstawie o publikację jest wypuszczone. 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Radny Górski, proszę. Możliwości co do wykreślenia tego adres miejsca zamieszkania kandydata. Dlaczego? Kandydat powinien być, tu pewnie się wypowie pan mecenas, ale to są wszystko wątpliwości. Kandydat powinien być identyfikowany przez wszystkich mieszkańców. Czyli bez problemu mieszkańcy, bo to generalnie robimy w imieniu mieszkańców. Więc ten kandydat, któremu byśmy nadawali ten honorowy tytuł, no powinien być identyfikowany, żeby każdy mógł się na ten temat wypowiedzieć, ocenić, mieć swoją relację do tego kandydata. Jeżeli wykreślamy miejsce zamieszkania, to ta identyfikacja jest no, mniejsza. Ona będzie dotyczyła pewnego środowiska, ale gmina nie jest taką całkiem małą społecznością, żeby na podstawie samego imienia, nazwiska, jakiejś tam charakterystyki, żebyśmy mogli to ocenić. To są tylko wątpliwości, które mam, nie rozstrzygające, czy to powinno być, czy nie powinno być, czy może być, czy nie może być. Oczekiwałbym tutaj także opinii innych radnych, a szczególnie pana mecenasa, żeby tutaj się odpowiedział na ten pytanie. Pan poszło, że pan może krótka ta idea jest tego. No, jeżeli mamy podać alejkę na cmentarzu, to chyba nie wypadało. Tak, nie, no, to jest napisane, że nie żyjący i nie dotyczy, tak? No to proste. Dobrze, proszę sobie pytanie do pana mecenasa. Może zamieść to. No przyłożam. Zobaczę, czy... A jest. Tak, panie przewodniczący, panie wójcie, panie radny, tutaj rzeczywiście kwestia identyfikacji może być przez państwa jako radę uznana za istotną. Bądź nie, bo ja znowu tutaj jako przeszkód formalnych do tego, że tego adresu miejsca zamieszkania honorowego obywatela nie było, to ja nie widzę, ponieważ to nie jest klasyczne postępowanie administracyjne, a jeśli już, to tutaj stroną dla nas w szerszym tego słowa znaczeniu jest ten wnioskodawca. Adres do korespondencji jakiś być musi. No, w naszej procedurze administracyjnej brak adresu jest właściwie najbardziej doniosłym brakiem formalnym, bo to jest chyba jedyny przypadek, kiedy sprawa pozostawia się bez rozpatrzenia, krótko mówiąc, wrzuca do szuflady, tak jak to chcieliśmy zrobić z jakimś pismem tutaj i tak dalej. To jest jedyny przypadek, brak adresu, więc ten adres na pewno musi być, ale jeżeli uchwała wymaga adresu dla wnioskodawcy, który umożliwi kontakt, korespondencję, no to już państwo zdecydujcie, czy ten adres oczekujecie, czy nie, no bo ja zakładam, że jeżeli to już jest osoba, która jest tak zasłużona dla gminy, której, wobec której rozważa się tytuł honorowego obywatela, no to chyba każdy wie, gdzie ona przebywa bądź przebywała, jeśli jest to osoba, która już nie żyje. No, ustalcie to państwo sami. Pewnie RODO, tak, kwestia, no by trzeba było wtedy anonimizować te informacje, gdyby one miały być upublicznione. I w tym kontekście może to ułatwić jakby potem używanie tej procedury. Dziękuję. Rady, teraz. Proszę, z komisji oczywiście rozmawialiśmy na ten temat i jakby założenie było takie, doszliśmy do wniosku, że ten adres zamieszkania nie jest potrzebny, bo to, czy osoba mieszka na terenie gminy, czy poza terenie gminy, nie ma większego wpływu. Jeśli ktoś ma być, jest taki wniosek o nadanie na takiego wygodowego, on się po prostu przeprowadził. Nie mieszka na terenie gminy, tylko 2, 3, 5, 7 lat temu, 10 lat temu wyprowadził się na przykład, tak tutaj pan też na komisji radnej powiedział, na przykład do Australii. Czy jest taka potrzeba, żeby wpisywać ten adres? Wydawało nam się, że nie, dlatego postaraliśmy wykreślić ten dokument.
Znowu pani sytuacja tak górnictwa w komisji, gdy dużo mamy zalecenia. Proszę panie ludzie. Oczywiście nie jest to projekt uchwały. Zgadzam się tu z panem radnym Bartelasem, bo nie chcę tu być uszczypliwa. Na przykład panie radny Grajewski, no ma pan taki, jest pan żywym przykładem. Mieszkał pan w Mińsku, teraz w Mińsku nie wie, gdzie pan mieszka. Ale działa pan, Ludzie. Przepraszam. Nie, no, ale ja to nie jest uszczypliwe. Czemu mnie pan przerywa ciągle? Panie Wójcie, przepraszam, nie chciałbym. Panie Wójcie, pierwszy raz panu to powiedziałem. Proszę, ja prowadzę sesję. Pan może sobie krzyczeć i mówić w gabinecie, a tu proszę się dostosować. Ale ja nie krzyczę. Ja mu proszę mówić z rzeczami ściśle związanymi. Więc ja mówię. Pan, tyle, że pan honorowego chce złożyć pana Grajewskiego, bo już nie wiem. Właśnie nie skończyłem. I teraz tak, niewątpliwie działa pan bardzo aktywnie w samorządzie. I teraz przykładowo jest taka sytuacja, że mieszka pan gdzieś. Ale. No, czy pan nie wie? No, czy nie wiem, ale szczerze mówiąc teraz tak. No, przyszła kadencja, następna kadencja, będą chcieli nadać panu tytuł. I teraz ci, co będą chcieli nadać panu tytuł, na pewno z panem to uzgodnią. Więc dlatego uważam, że to niekoniecznie jest ten adres zamieszkania, bo to tak jakby się troszkę zamyka, przykładowo tak jak była też na moim przykładzie. Ponoć się buduje w Sławie, skończę kadencję, pójdę tam mieszkać, to ja się nie buduję. Ja będę tutaj wbił i też to nie jest, że tak powiem, nic uszczypliwe. Ja tylko daję przykłady, że nie mam potrzeby tego adresu zamieszczania. I tu się zgadzam z panem na tym adresie. To sami jesteśmy tego przykładem. Dobrze, myślę, że to była raczej kwestia dygresja, bardziej dla pana złośliwości. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem z autopoprawką? Wybiera wpis zielony. Kto jest przeciw, wybiera przeciw czerwony, kto się wstrzymuje, żółty. W związku z powyższym, że to zostało przedstawione razem z autopoprawką, bo autopoprawką autorską nie musieliśmy głosować do dodatkowych poprawek, bo to było pańskie, panie Tadeuszu, radny, przepraszam, Karkosz. Oddaję głos radnemu Mirowskiemu. Jeszcze tylko jedna mała uwaga, że ta wersja, która była wyświetlona jako wersja niby ostateczna piąta, to nie jest ta wersja zawierająca wszystkie te wymienione autopoprawki. Nie, to był projekt tylko. Tak. Także nie było głosowania na tą wersję piątą, ostateczną, która tutaj była wyświetlona. Kolejnym projektem mamy projekt załączenia do zawiadomienia, nie szanowni państwo, projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia w takim zawodzie ruchu nr 2225. Podaję głos panu wnioskodawcy, panu Wójtowi Kulikowskiemu. Tak, bo pan jest wnioskodawcą. Panie kierowniku. A, dobrze. Dobrze. Mówię, podpisamy to, nie? Proszę państwa, projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Zabór został przygotowany w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, które weszło w życie z dniem 1 listopada. To rozporządzenie zakłada, określa maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego. Do tej pory maksymalny poziom dodatku wynagrodzenia zasadniczego wójta to było 4700 zł. Teraz to wynagrodzenie znacznie wzrosło i wynosi 10 250 zł. Poziom dodatku maksymalny dodatku funkcyjnego wójta wynosi 1900 zł, teraz wynosi 3150 zł. Ustawa z dnia 17 września nowelizująca ustawę o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany także do ustawy o wynagradzaniu pracownikach samorządowych i w paragrafie 37 w ustępie 4 tej ustawy mówi, że minimalne wynagrodzenie osób, o których mowa osób zatrudnionych na podstawie wyboru nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu. Ja w dniu wczorajszym wysłałam państwu projekt uchwały z autopoprawką, która dotyczy wyrównania tego wynagrodzenia z dnia 1 sierpnia. Taki projekt do państwa trafił. Dotyczy on paragrafu drugiego. Zmienił się paragraf drugi, którego wejść w życie ustanowienia uchwały mającej zastosowanie do wynagrodzenia wójta należnego od 1 sierpnia 2021 roku, ponieważ przepisy tej ustawy mówią, że
To wynagrodzenie powinno być ustalone od 1 sierpnia 2021 roku. W projekcie uchwały zaproponowaliśmy maksymalne stawki w trakcie wynagrodzenia zasadniczego, aczkolwiek zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym wynagrodzenie wójtowi gminy ustala Rada Gminy. Dziękuję za wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę zabrać głos. Sytuacja, proponowałem wyłączenie tej uchwały. Proponowałem na wstępie wyłączenie tej uchwały z dzisiejszej sesji, ale skoro nie została wyłączona, więc wysuwam te swoje wątpliwości teraz. Sam fakt podwyższenia wójtowi pensji jest zły. Dlaczego? Dlatego, że o ile wcześniej podwyższaliśmy i to tu, jak wspomniała pani sekretarz, na najwyższy poziom wójtowy, w zasadzie rada jako całość przyjęła i byliśmy tutaj zgodni, jeśli pamiętam, to chyba ja na Natomiast z perspektywy czasu, jak tutaj widzimy, to sposób wykonywania urzędu przez wójta i to, co robi, wzbudza wiele kontrowersji i podlega krytyce. Pensja jest relacją pracowniczą. Nie podwyższa się pracownikowi, który pracuje źle. Nie mówię zły, bo zły dobry dotyczy to człowieka. Takiej oceny nie mam prawa dokonywać i nie mam zamiaru. Dokonuję tylko oceny tego, co robi pan wójt. I dlatego uważam, że to jest złe. Natomiast jest tutaj opinia, że jest to konieczne. Nie wiem, czy jest to konieczne i czy to na takim poziomie. Wskazuje tu pani na to. No ja mam jakieś tam wątpliwości, mam nadzieję, jeszcze szukam czegoś, żeby to nie było konieczne. Być może to jest konieczne. Nie wiem. Natomiast mamy różnicę też, na które należy zwrócić uwagę, bo mamy możliwość pensji teraz wójta od 17, bo to jest podwyższenie bagatelne proponowane, to jest prawie 100%, 99,99%. To jest potężna podwyżka. I maksymalnie pensja wójta wyniosłaby 17 420 zł w stosunku do 8712 teraz. Tak sobie mniej więcej z tego, co państwo podaliście, wyliczyłem. Jeżeli są jakieś błędy, to pewnie mało istotne, a jeżeli istotne, to proszę mnie poprawić. Natomiast 80% tej maksymalnej podwyżki, o której państwo mówicie, to czyli pensja wójta wynosiłaby 13 936, to pani skarbnik mnie tam już sprawdza i dobrze, 13 936, też byłaby to znaczna podwyżka, a w świetle tego, co powiedziałem wcześniej, no to już w ogóle byłaby to podwyżka, a ja to taką kwestionuję, więc daję tu pod rozwagę radnych, czy rzeczywiście, to jeszcze raz daję pod rozwagę, czy rzeczywiście tą uchwałę przyjąć w takiej formie, jak jest teraz zaproponowana, na pewno będę głosował przeciw, i czy w ogóle ją przyjąć, to proszę rozważyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo, tak się spodziewałem, że radny słuchaczy. Panie radny, ja jestem zdania, że jak ktoś źle pracuje, jest złym pracownikiem, to się go wywala z roboty. Nie podwyższa mu się, ale wywala się go wręcz z roboty. Także panie radny, pana ocena, niech pan zrobi wszystko, żeby wójta z roboty wywalić i nie będzie problemu z żadną podwyżką. Natomiast co do przepisów, to jak państwo pewnie śledzą życie, no to sam prezes obecnie panującego, jak to kolega powiedział, tam ugrupowania, zreflektował się i stwierdził, że za takie pieniądze w samorządzie no nie da się robić. No i pozwolił wszystkim wójtom, burmistrzom, również radnym na to, żeby te wynagrodzenia podnieść. Także z linią prezesa pewnie i tutaj w Zaborze
ścisłe kierownictwo stwierdziło, że należy to zrobić. No i to robimy, panie radny. I nie ma pan większego na to wpływu, nawet jeżeli ta uchwała nie zostanie przyjęta. No to są środki prawne i wójt to wynagrodzenie dostanie, bo prezes stwierdził, że się wójtom jednak należy te 80%, które on wskazał w widełkach. Dziękuję. Dziękuję. Radny Gnacki, proszę. Kontynuując tą wypowiedź, zgodnie z tym, co mamy zapisane w ustawie do rozporządzenia Rady Ministrów, możemy ewentualnie odnieść się do tego, czy wójt ma dostać 100%, czyli maksymalne, czy 80% ma. Ja mówię między innymi tym przedziałem, tak? Może być to 99,9, ja mówię tylko o możliwościach, więc maksymalnym czy minimalnym. Nie możemy nie dać tego. I oczywiście zgadzam się z tym, co tutaj radny Słodnik powiedział. Jeżeli nam się wójt nie podoba, zwołajmy referendum do usunięcia. I tyle. I myślę, że nad niczym więcej tutaj dyskusji nie mamy co podejmować, a pewne już rzeczy wypracowaliśmy na komisjach. Jest propozycja też komisji budżetowej i myślę, że podejmowanie uchwały, a właściwie nie podejmowanie uchwały, trochę ośmieszy nas jako radnych, bo nie chcemy wykonywać prawa, które ktoś nam ustanowił. Dziękuję. Radna Magdalena Bejska. Ja się akurat z kolegą radnym się nie zgodzę, ponieważ podwyżki są i tak to już u nas funkcjonuje, że zazwyczaj w danym roku idą podwyżki i tak jest zazwyczaj na każdym poziomie, jeśli ktoś pracuje. Natomiast nie podoba mi się, ja jestem przeciwko, ale to nie są kwestie personalne, bo tu nie chodzi o stanowisko, które jakie zajmuję, tylko po prostu o narzucanie, tak? Ustawodawca nas tak niestety do tego przymusza, a ja się po prostu na to nie godzę. Sam określił wysokość, prezes, tak, dokładnie. Natomiast określił wysokość, diametralną podwyżkę, po prostu ja się na taką podwyżkę nie godzę, w zależności od tego, kto tą podwyżkę miałby dostać. Dziękuję. Aha, przepraszam. I nie można nas zmusić do tego, żebyśmy my o tym zadecydowali. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Radny Rejski. Tutaj już Radna Rejska wspomniała, że nie można nas zmusić. No chciałem tylko powiedzieć, że od tego, czy jak będziemy głosować, czyli mamy te cztery możliwości, tak, włącznie czwarta to jest to nie głosować, nie? Czyli mamy te cztery możliwości i rzeczywiście żadna ustawa nas z tych możliwości nie pozbawia. Nie pozbawia także możliwości wójta. Nawet jeżeli wójt jako osoba, tutaj abstrahując tutaj od stanowiska, to jako pracownik, jako osoba ma pewne uprawnienia, no to w sądzie pracy gmina, przegrywając nawet ten proces, zapłaci ile? 80 zł kosztów zastępstwa procesowego? Płatności przedmiotu sprawy. Nie w sądzie pracy, panie mecenasie. Płatności przedmiotu. Przy czym jest korekta procentowa, ale no myślę, że sprawa się zakręci około 3000 zł. Panie mecenasie, no nawet jeżeli około 3000, chociaż ja nadal mam wątpliwości. Co do tego powiem, że w sądzie pracy nie mam wartości przedmiotu sprawy. Dobrze, proszę Państwa. Radny Tadeusz Kapki, proszę jeszcze na co raz zabrać głos. Szanowni Państwo, ja koszty zaraz oczywiście mogę sprawdzić dla Państwa, natomiast rzadka droga, ale nie łatwą. Bardzo Państwa proszę, żeby nie iść tropem, ani idą do sądu. Bo ja przypomnę, że po pierwsze radny ślubuje, sam jestem radnym i tak ślubowałem. I też mogę nie lubić swojego włodarza, ale jeżeli przepis artykułu 37 ustępu 4 brzmi jak brzmi, to ja ślubowałem być wiernym konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej. I jeżeli ktoś proponuje rozwiązanie, a nie chce, idzie do sądu, no to Państwo sobie wyobrażacie sytuację, w której wójt wynajmuje
adwokata albo radcę prawnego, bo musi, zakłada gminie zabór, oczywistą sprawę, dla waszej satysfakcji, bo jest prawo, a wy nie chcecie zastosować tego prawa, ja proszę, aby mnie z tego postępowania wtedy zwolnić. Ja nie wiem, co będę miał napisać w odpowiedzi na pozew. Co ja mam napisać w odpowiedzi na pozew? Że albo radni nie chcieli podnosić ręki, chociaż takie jest prawo, i powiedzieli, idź do sądu. Tak napiszę. Tak napiszę, żeby sprawa była jasna. Jeżeli ten pozew wpłynie do sądu i będę musiał przygotować odpowiedź na pozew, odpowiedzią na pozew będzie protokół z tej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tak proponuję, bo jeżeli mamy problem z wysokością tego wynagrodzenia, to może wynagrodzenie zasadnicze przechodzimy jakieś mniejsze. Ale rozmawiamy dyskusję, pan radny Bartosz. Proszę pan profesor, radny Bejzu. Jeżeli pozwolicie, panie przewodniczący, odpowiedzieć panu mecenasowi. Panie mecenasie, to nie jest uchylenie i to nie jest niech sobie idzie do sądu. Ja powiedziałem wyraźnie, że mamy wątpliwości. Jeżeli obywatel ma wątpliwości, to z tymi wątpliwościami może i ma prawo, tak, udać się gdzie? Do sądu. Co do przepisu, mam te wątpliwości. Co do tego, czy musimy... Nie. To, czy musimy i od kiedy musimy. Jest to przedmiotem także dyskusji, bo widziałem takie dyskusje. Także co do tego, od kiedy, bo mowa jest tutaj o sierpniu, tak? A także prawnicy dyskutują, czy od sierpnia. I to, wie pan, jeśli jest taka potrzeba, to panu prześlę takie wątpliwości, bo wczoraj wieczorem to czytałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania i uwagi? Proszę. Szanowni Państwo, od 2014 roku do chwili obecnej nigdy się nie upominałem o żadną podwyżkę. Ja jedynie jedną obniżkę przez te 7 lat. Nie pieniądze są dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest to, co możemy zrobić dla gminy, jak możemy realizować budżet, inwestycje itd. itd. I tutaj w tym momencie nie zabiegam o to, czy będzie 80% 100, czy wcale. To już sami decydujecie. Natomiast była okazja, żeby tego złego pracownika wywalić. Nie podjęliście tych rękawic, tego tematu z wiadomych przyczyn, bo byliście sami zagrożeni, że możecie już nie być tutaj radnymi. Dlatego nie podjęliście tych rękawic. Natomiast jeśli jest tak źle, to niedawno dostałem znowu z Forum Ekonomicznego statystyki pod względem właśnie prowadzenia budżetu, inwestycji i tak dalej. I szanowni Państwo, jak w roku 2019 byliśmy na 43 miejscu w Polsce, na 1554 gminy, a drugie miejsce mieliśmy w województwie lubuskim, tak za rok 2020 na 1554 gminy jesteśmy na 16 miejscu w Polsce i pierwsi w województwie. Także panie radny, czyli im wyżej, tym gorszy pracownik. Rozumiem, nie? Gratuluję, myślę, pomysłu. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, trzeba odnieść się do czego dotyczą te statystyki. Wiemy, że jesteśmy bardzo rozwojową gminą. Bardzo dużo u nas przybywa, przede wszystkim mieszkańców buduje się. To też mam przykład na to. Co nie znaczy, mówię, że w gminie się nic nie dzieje, bo inwestycje są zresztą. Środki unijne, które weszły, no naprawdę w całej Polsce bardzo rozkulały wszystkie gminy i bardzo wiele rzeczy zostało zrobionych. I to jest na pewno też w procesie tych działań. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Radna Chulińska. Ja uważam, wczoraj była komisja i na komisji ustaliliśmy, że dajemy wójtowi, przegłosowaliśmy 80% zgodnie z ustawą, bo taka ustawa weszła. Stawkę minimalną, dokładnie. Dokładnie. Tak, i taką stawkę. Stawiam taki wniosek, żeby taką stawkę przyjąć. Wniosek pani nie składa, bo wniosek jest komisja, a teraz jest dyskusja. Więc jeszcze póki nie skończyła się dyskusja, prowadzimy dalej. Radny Bejerski, proszę. Panie Wójcie,
pańskiej pracy, jeszcze raz podkreślam, nie pana. Jawiła się już dzisiaj, na tej sesji. To dzisiaj mamy problem z fotowoltaiką, dzięki pańskim decyzjom. To dzisiaj możemy wyjść na ulicę Witosa i obejrzeć ją, dzięki pańskiemu działaniu. Takich spraw mógłbym mnożyć. To jest sprawa podpisania opinii środowiskowej, tak? Dotyczącej drogi 282 i mostu w Mińsku. I skutków tego, które widzimy i które będziemy widzieć. To jest kwestia tych śmieci, o których tu dyskutowaliśmy. I tak mnożyć można jeszcze pół sesji. I wie pan, mówienie tylko tutaj o tych wskaźnikach, no to one nie pokazują tego, co się dzieje w gminie. Dziękuję. Chciałbym się powiedzieć, czy jeszcze ktoś coś chciał mi zabrać głos? Przekazuję. Koszty obiecałem, żeby... Aha, proszę bardzo. Więc w sprawach o wynagrodzenie koszty zastępca procesowego wynoszą 75% stawek ustalonych według taksy z paragrafu 2 rozporządzenia. I jeżeli dochodzone wynagrodzenie będzie między 10 a 50 tysięcy, to jest 2700 zł, ale no zakładam, że jeśli już to będzie wyrównanie z mocą wsteczną, czyli powyżej 50 tysięcy do 200 tysięcy, to jest 4050 zł, tak jest to koszty dostępne. Za pierwszym instantem. Rozumiem, że będziemy apelować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, żeby to jeszcze zabrać głos. Przechodzimy do wniosku, proszę o przeczytanie. Więc tak, przede wszystkim komisja rewizyjna do uchwały wydała opinię negatywną, zaś komisja do spraw budżetu przygotowała właśnie swoje propozycje. Proszę przewodniczącego. Komisja w trakcie swojego posiedzenia. Komisja do spraw budżetu infrastruktury państwa. Tak, wnioskuję, aby wynagrodzenia wójta wnosiło. Wynagrodzenie zasadnicze 8200 zł, dodatek funkcyjny 2520 zł. Tutaj tylko takie małe sprostowanie, że które Państwo dostaliście po komisji, przepraszam, w opinii komisji obudkowo pisało 2530, ale generalnie chodzi o kwotę 2520 zł, czyli tam była... 80. Tak, ale chodzi o to, że tam były 10 pomyłki samej opinii, którą dostaliście. I dodatek specjalny w kwocie 3216 zł, czyli tak jak tutaj Rady podpowiada, jest to ta granica 80%, którą maksymalnie można obniżyć. Dobrze, proszę Państwa, czy są jakieś uwagi, pytania odnośnie propozycji, która... Proszę tutaj o słowie widzę. Mam pytanie do pana mecenasa o ten ostatni zapis, który się pojawił w tej uchwale, którą dostaliśmy odnośnie tego wyrównania, bo to jest jakieś nowe stanowisko. Ono też nie zaimplikowało, bo początki były takie, że nie było mowy o tych wyrównaniach. Natomiast absolutnie tutaj wójtowi nie żałuję tego, będzie miał nagle fundamenty w sławie z tego wyrównania, to też jest może dla niego wynagrodzenie tych pomyj, które na niego spływają. Ale gdyby pan mecenas spróbował może w jakiś sposób ją uzasadnić, bo jakieś początki były zupełnie inne, teraz to się pojawiło w ostatnich dniach. Panie radny, to nie początki były inne, tylko mętność regulacji. W artykule 18 ustawy nowelizującej tą ustawę między innymi o pracownikach samorządowych wprowadzono zapis, że zapisy dotyczące wynagradzania między innymi wójtów i prezydentów stosuje się z mocą od 1 sierpnia 2021 roku. Ja próbowałem zweryfikować
w jakim to kontekście zostało wydane. Analizowałem między innymi uzasadnienie do ustawy, ale tamte przepisy przejściowe nie były komentowane w uzasadnieniu. Natomiast jak Państwo wiecie, nie jesteście jedyną gminą, która boryka się z identycznymi dyskusjami, bo no te, no jestem nawet w kontekście radnych, zwiększenie limitu z 1,5 na 2,4 to jest podwyżka 60%, to plus 4 to nawet mnie to bulwersuje, mimo że jestem zainteresowany. Ale ostatecznie, i to jest stanowisko nadzoru naszego wojewody lubuskiego, którzy w uchwałach, projektach, które były weryfikowane, bo się tam gdzieś ponoć burza mózgu 10 listopada, jak Państwo wiecie, no w innych gminach też współpracuję z innymi samorządami. Ten problem, tak jak mówiłem, był taki mocno analizowany. Uznano, że ten zapis artykułu 18 oznacza wprost wyrównanie od 1 sierpnia, ponieważ nie bardzo wiadomo w przeciwnym razie, co miał to oznaczać. Ja się z tym rozwiązaniem zgadzam też o tyle i tak myślę, że to jest dobre rozwiązanie, że pamiętajmy, tutaj Pan Radny tutaj jest słusznie powiedział, że my jesteśmy w relacji pracowniczej, więc jakbym był pracodawcą, tak, to wolałbym się nie narażać na, wyobrażam sobie nawet Państwową Inspekcję Pracy, która przyjdzie i powie, że tu wynagrodzenie narusza i mandat traknie Panu Przewodniczącemu, bo sam przykład idzie za urlopy niewykorzystane właśnie Przewodniczącego kara. No na szczęście Panie Przewodniczący znowelizowano ustawę o pracownikach zawodowych, więc mamy pod tym względzie akurat, komfort. Natomiast no, tutaj wydaje się, że lepiej przyjąć tą interpretację, jeśli potwierdza ją tym bardziej nadzór na to wyrównanie z mocą od 1 sierpnia, niż narażać się na zarzut naruszenia uprawnień pracowniczych, no bo to się może wiązać z przeróżnymi negatywnymi konsekwencjami, już patrzeć ten sąd, nie? Ale no, to naprawdę jest kwestia Państwowej Inspekcji Pracy chociażby. I stąd powszechnie w tej chwili ten paragraf drugi w uchwałach się pojawia i uważam, że on tam być powinien. Proszę, panie prezesie. Mam pytanie do pana, panie mecenasie. Czy ta opinia z tego gremium, które było u wojewody, o której pan wspominał, jest sądownie wiążąca? To jest niemożliwe, żeby to ktoś... Co to znaczy sądownie? Nie da się sądownie związać opinii, tak? Gdzieś w przyszłości pewnie za rok, półtora może się dowiemy, jak to jest faktycznie. Natomiast teraz, aby nie narazić się na reakcję nadzoru, no, ja rekomenduję Państwu działanie takie, jakie rekomenduje nadzór. Natomiast gdyby się ktoś pytał, a gdzie jest ta opinia, to jej też nie ma. Bo to jest kwestia na tyle świeża, że to odbywają się tam jakieś rozmowy. Natomiast oficjalnie, muszę Państwu powiedzieć, w innych samorządach paragraf drugi był zatwierdzony przez nadzór jako dokument istniejący do przeczytania. Tak, także to nie jest, jest jakaś tam fanaberia, ktoś opowiada jakimś tam biurmanstwem. Nie, to są zatwierdzane uchwały podejmowane przez inne samorządy z wyrównaniem. Mam też jeszcze to pytanie do pana prezydenta. Bo pierwotnie uchwała nie posiadała tego punktu mówiącego o kierunku. Z dniem 1 listopada, a potem kiedy się okazało, że w innych samorządach nadzór jakby wskazuje, że ma być wyrównanie, jest autopoprawka o wyrównanie. Dobrze, radny burmistrzu. No, przy tej dyskusji, na potrzeby tej dyskusji zadam panu jeszcze jedno pytanie, panie mecenasie. Czy jest możliwe, że w przyszłości okaże się, że interpretacja tejże ustawy będzie inna i podwyżka powinna być od 1 listopada. Powiem tak, jest to możliwe. Jeśli miałbym oceniać szanse na to, że to się tak wydarzy, to uważam, że będzie to 20-80. Raczej w tej chwili należy przyjąć, że chodziło o wyrównanie 1 sierpnia. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi, bądź propozycje? Nie widzę. Chciałem zgłosić piśmie przerwę. Piśmie przerwę, tak? No to proszę piśmie przerwę.
Thank you.